Są takie gry, przy których opada nie tylko szczęka, ale i czapka oraz wszystkie inne członki, a my na przemian śmiejemy się i zastanawiamy, co ci autorzy w ogóle mieli na myśli. Tytuły tak dziwne i porąbane, że trudno uwierzyć w to, że są na serio, ktoś je wydał i sprzedaje, a do tego ktoś chce w nie grać. Poznajcie 10 prawdopodobnie najdziwniejszych gier, jakie powstały. Shower with Your Dad Simulator 2015. Widząc tytuł tej gry po raz pierwszy, chyba każdy zadał sobie pytanie, czy to się dzieje naprawdę. Powiedzieć, że pomysł na ten symulator jest absurdalny, to jakby stwierdzić, że woda pod prysznicem jest mokra. Ale gdyby tak na chwilę zapomnieć o tym, że sterujemy tu małymi chłopcami, którzy muszą odszukać uprawiającego ablucję odzianego w biblijny strój rodziciela, jest to zupełnie przyzwoita zręcznościówka z gatunku kolejny poziom szybszy. I nic to, że jej żywotność wynosi mniej więcej tyle, co przeciętna długość prysznica. I am bread. Są na sali pieczywowi aktywiści? Nie? No to dobrze, bo historia kuchennej podróży kromki chleba, która marzy, by zostać tostem, mogłaby nie spotkać się z ich zrozumieniem. Nasza pajda to niezły wandal, który chętnie zdemoluje elementy mocno interaktywnego kuchennego otoczenia. Trzeba przy tym pamiętać o utrzymaniu poziomu smakowitości. Tost prosto z toalety to już nie to samo. Ciekawostka, prototyp tej gry powstał w zaledwie 2 dni. Stopień zaawansowania silnika fizycznego mógłby więc spokojnie zawstydzić znacznie większych producentów. Octodad Deadliest Catch. Kolejna po symulatorze kromki chleba gra, której dziwność opiera się na połączeniu pomysłu z mechaniką. Sam nie wiem, co w ośmiotacie jest bardziej odjechane, sposób sterowania bohaterem czy fakt, że nikt nie zorientował się, że jest on ośmiornicą. Nawet jego żona i dzieci. Ale spróbujcie na jeden dzień stać się głowonogiem w ludzkim świecie, a przekonacie się, że przy koordynowaniu ruchów każdej macki z osobna dla wykonania pojedynczego kroku, nawet najbardziej zaawansowane strefy jumpy to bułka z masłem. Genital Jousting. Po naszemu trzy słowa do ojca prowadzącego symulator. Gdyby nie ten tytuł, nigdy nie domyśliłbym się, że na świecie jest 150 tysięcy ludzi gotowych zapłacić $5 za grę o penetrujących się nawzajem penisach. Penetrujących się dodajmy w multiplayerze, bo najfajniej gra się w to razem ze znajomymi. Biorąc pod uwagę ten setting, trudno się dziwić, że Genital Jousting zrobiło całkiem sporą karierę na YouTubie. A najlepsze jest to, że podobnie jak w przypadku wielu innych odjechanych zręcznościówek, mechanika tej sieciowej orgii naprawdę daje radę. Grass Simulator. Godny, ideowy następca anulowanego Rock Simulatora. W symulatorze trawy wcielamy się w najemnika, który uciekł z piekła tylko po to, aby trafić do porośniętego bujną roślinnością świata pełnego nieśmiertelnych krów. Jeśli jeszcze nie macie dość, to wiedzcie, że te krowy potrafią dubstepować. Gdy już znudzi wam się patrzenie na tańczące bydło, możecie jeszcze popatrzeć sobie na trawę. Nie jestem w stanie oszacować, jak bardzo nudziło się ludziom, którzy stworzyli ten tytuł. Surgeon Simulator. Myślisz, że skoro przyszedłeś Dark Souls w samych gadkach, to jest z ciebie gracz? Zmierz się z symulatorem chirurga. Poziom trudności w tej grze potrafi być naprawdę absurdalnie wysoki. Każdą czynność trzeba wykonać ręcznie, a dłonie naszego chirurga nie zawsze są legendarnie stabilne. Równie absurdalny jest kierunek, w którym twórcy zdecydowali się rozwijać Surgeon Simulatora. Przeszczepy gałek ocznych, operacje wykonywane na obcych, postaciach z Team Fortress 2, a nawet Donaldzie Trumpie. To tylko niektóre wyzwania, z którymi możemy się tu zmierzyć. Siostro, basen. Hatoful Boyfriend. Ta gra mogła powstać tylko i wyłącznie w Japonii, ojczyźnie wszelkiej maści symulatorów randkowania. Dzieją się one najczęściej w liceum i polegają na wykonywaniu prostych zadań związanych z codzienną nauką, a przede wszystkim nawiązywaniem romantycznych relacji z kolegami i lub koleżankami. Nie, wcale nie chciałem, aby to brzmiało jak opis persony. W każdym razie, Hatoful Boyfriend jest klasycznym przykładem takiego właśnie symulatora, z tą subtelną różnicą, że wszyscy nasi znajomi to ptaki. Zatem, jeśli kiedykolwiek chcieliście poderwać sobie gołębia, to prawdopodobnie wasza jedyna szansa. Life of Black Tiger. Mam dwie teorie na temat powstania tej gry. Albo ktoś chciał stworzyć hitową kiszkę na miarę symulatora kozy, albo o zgrozo podszedł do tematu poważnie. Sam pomysł na symulator dzikiego zwierzęcia jest owszem dziwaczny, ale ma potencjał. Tyle, że Life of Black Tiger jest wykonany tak tragicznie, że po premierze z miejsca trafił do koszyka dla przecenionych gier z koszyka przecen. Legenda mówi, że ta gra została certyfikowana tylko po to, aby NAK nie musiał być dłużej najgorszą ekskluzywną produkcją na PlayStation 4. Bad Mojo.
Jedyna gra w zestawieniu, która nie została stworzona dla zabawy. Batmojo to poważna, w założeniu nawet dość ambitna przygodówka. Wcielamy się w niej w Rogera, który w wyniku działania przeklętego amuletu został zamieniony w karalucha. I tu zaczyna się cała dziwaczność, bo jako owad nie jesteśmy w stanie robić rzeczy charakterystycznych dla przygodówek z połowy lat 90. Najczęściej po prostu biegamy i brzydko wyglądamy. Ciekawy pomysł i nietypowa rozgrywka chwyciły na tyle dobrze, że Batmojo niedawno doczekał się współczesnej reedycji. Goat Simulator. Niekwestionowany król gatunku gier dziwnych i śmiesznych oraz prawdopodobnie jedyny tytuł rozwijany przez dodawanie nowych błędów. Symulator kozy rozpoczął karierę jako sfilmowana i wrzucona na YouTubie kompilacja błędów silnika fizycznego. Coś, co miało być żartem, spodobało się tak bardzo, że przerodziło się w pełnoprawną grę o kozie z piekła rodem, która bodzie wszystko na swojej drodze, przykleja samochody do Zora, lata na jetpacku i zmienia się w zombie. To wszystko w otoczeniu bugów tak śmiesznych, że każda rozgrywka to gotowa kompilacja jeszcze lepsza od oryginalnej. Ba. Mógłbym tak jeszcze bardzo długo, bo lista nietypowych, dziwnych lub zwyczajnie głupich gier jest wyjątkowo obszerna, ale mam lepszy pomysł. Może wy podzielicie się z nami najgłupszą grą, w jaką kiedykolwiek graliście. Czekamy na wasze komentarze pod filmem. Trzymajcie się, cześć!